Szanowni Państwo, Daniel Wojda z tej strony, to jest mini zaprawa, czyli na wprowadzenie do tygodniowego ćwiczenia duchowego, które robimy w mini medytacjach w aplikacji Pogłębiarka. Zapraszam serdecznie. Ale temat nam się trafił, cierpienie i to jeszcze od samego początku. Moi drodzy, cierpienie i owszem, ale mało kto sobie zdaje sprawę, że wcale nie o cierpienie w życiu chodzi religijnym. W ogóle o to nie chodzi, żeby cierpieć i to jest wielkie kłamstwo, że różne rzeczy dobre dzieją się przez cierpienie. Różne rzeczy dobre dzieją się dlatego, że my się na nie decydujemy i decydujemy się trwać w dobrym. Czasami się zdarza, że trochę trudu to niesie. Natomiast coś, co najczęściej prowadzi nas do długotrwałego cierpienia. W języku w ogóle NVC mówi się, że nie ma, że ból jest konieczny, ale cierpienie jest opcjonalne. Cierpienie to jest to, co robię z tym bólem. Kiedy ból przyjmę jako ból życiowy, to po prostu go przyjmuję i on jest, a jak zaczynam walczyć z tym bólem i coś nie zgadzać się, albo tak nie mieć w sobie wewnętrznej wolności na to, żeby wybrać jakąś inną opcję realizacji moich potrzeb i tak dalej, i inną strategię, trzymając się tego języka, no to wtedy pojawiają się różne cierpienia, które się przeciągają na lata i my z tego robimy naprawdę czasami takie niezłe pomniczki, że tu tak właściwie, że nadajemy wartość cierpieniu, które jest bez sensu. Więc bardzo chciałbym was zaprosić do tego, żebyście po prostu się przyjrzeli, czy wasze cierpienie nie jest bez sensu i one naprawdę wam nic nie dają, Bogu nic nie dają, innym ludziom nic nie dają, a wynikają tylko z tego, że my się kopiemy z jakimś rodzajem trudu, który jest naprawdę konieczny. I te 10% trudu, które mamy, łatwiej jest przyjąć w takiej perspektywie, kiedy my zauważamy, że jest jakiś rodzaj bólu i go przyjmuje i uwaga, daje sobie jakiś rodzaj wyrozumiałości. To znaczy, jak zobaczę na przykład ból taki fizyczny, którego nijak nie da się pominąć, bo po prostu on jest w moim ciele, to kiedy sobie jestem wobec siebie współczujący, to on jest do zniesienia. I współczujący to nie znaczy, że ja zaczynam się nad sobą litować, to nie znaczy, że ja jestem słabą osobą i to nie znaczy, że ja chcę jakby dolać trochę oliwy do tego ognia i sprawić, że zaczynam się cieszyć z tego bólu. To nic z tych rzeczy. Współczucie to jest jakiś rodzaj takiej uwagi i przestania kopania się z tym, że po prostu jest tak, jak jest, zauważenia tego cierpienia, po to właśnie, żeby jemu zaradzić. I przez to zauważenie, zwrócenie uwagi na to, że ja naprawdę mnie to boli. Danie sobie samemu tej uwagi, to jest coś takiego, co tak naprawdę wzrasta nam, zwiększa nam trochę taki próg tolerancji. My jesteśmy w stanie przestać walczyć, przez to mniej cierpieć. Więc moi drodzy, trudna medytacja w tym tygodniu będzie. Mam nadzieję, że ją będziecie powtarzać codziennie, żeby tak stanąć oko w oko z trudem i przyjęcie go. Powiedzenie, no dobrze, przyjmuję. A wcześniej się zastanowimy, czy nie jest tak, że są po prostu jakieś takie niepotrzebne, głupie cierpienia, w których my cały czas trwamy. Po co? Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli. My nie chcemy, żebyśmy cierpieli, ale trzymamy się jakichś takich myśli, które może kiedyś nam dawały jakiś rodzaj ulgi i uspokojenia, ale teraz już nie, już za długo to się przeciąga. Dobrego tygodnia, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.